ucho, to kto pyta? Cicho, głucho, nikt się jakoś nie przyznaje, bo wie, jeżdżą miś tramwaje. Może on tam wygnął z górki, może go złapały kurki, może Azor go tam nosił, urwał ucho, nie przeprosił. I kłamnika rączek pada, na prawdziwy miśa zaraz. O, rozpęczą uszka owa, teraz nam się miś podoba. Brawo. Hania, troszeczkę do tyłu się.
narzucona i teraz każdy z Was dostanie taką magiczną opaskę, bo dzisiaj będziemy obchodzić święto. Kto mi powie jakie? Kto wie? Kto wie, co do góry? Gwiazdki. Nie, jeszcze nie ma gwiazdki. Jeszcze na gwiazdkę za wcześnie. Maja. Będziemy dzisiaj wróżyć. Kajtek. Proszę. Błażej. Proszę. Wiktor. Proszę. Olivier. Słuchajcie. Żeby nam dzisiaj wszystkie wróżby się powiodły, to wiecie, co nam jest pomocne? To, żeby czary się udały, to trzeba nauczyć się króciutkiego zaklęcia. Powtórzcie za mną. Czary mary. Wy już umiecie sobie. Czary mary. Powtórzcie za mną. Czary mary. Niech się spełnią. Czary mary, niech się spełnią nasze czary. Jeszcze raz. Czary mary, niech się spełnią nasze czary. Słuchajcie, macie już magiczne gwiazdki. Dziewczynki są magicznymi gwiazdkami, a chłopcy są magicznymi księżycami. I słuchajcie, rozpoczynamy pierwszą naszą wróżbę. Zobaczcie, wylosuję na przykład jedno i jest pan, który ma pędzel, który ma płótno i maluje. Ten zawód to? Malarz. Malarz. Bardzo dobrze, Lenka. Odkładam malarza, pomieszam ilustrację. Każdy z Was, pomyślcie sobie, co byście chcieli wylosować. Proszę bardzo. Na razie nic nie mówimy, nie pokazujemy, tylko obserwujemy sobie, co jest na tym obrazku. Proszę. 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 Ale jestem ciekawa. Jejku. Ciekawe, jak spotkamy się za wiele lat, czy to się spełni. Pokażcie swoje ilustracje. Pokażcie. Proszę, zaczniemy może od Wiktorki. Co Wiktorka masz na ilustracji? Chyba jest samolot, tak? To chyba Wiktorka będzie kobietą pilotem. Proszę. Hania, jaki to zawód? Kim jest ta pani? Policjantka? No może i się spełni, może i lecia. Maciuś, będzie pielęgniarzem, tak? Będziesz dawał zastrzyki. Proszę, Igorek, pokaż swoją ilustrację. Maszyna do szycia. Komu jest potrzebna do pracy maszyna do szycia? Krawcowej. To może będzie krawcem. Proszę, Nikolka. Aparat fotograficzny. Kto używa go do swojej pracy? Fotograf. Fotograf. Proszę, Majeczka, pokaż. Maja ma też manekina, ma materiał jakiś, szpileczki. Ta pani chyba szyje jakieś ubranko. Kto to jest? Jak się nazywa taka pani, która szyje ubrania? Też krawcowa, tak. Proszę, Olek, pokaż nam swoją ilustrację. Pokaż nam.
O, takie narzędzia. Kto używa? Tak, stomatolog. Proszę, Wiktor. Wiktor ma samolot. Czyli kim zostaniesz? Pilotem. Pilotem. Proszę, Julcia. Jaki to zawód, Julka? Co ta pani robi? Jest kasa fiskalna, jest sklep, są różne towary. Ta pani jest sprzedawcą, tak? Ola? Ola, widzę, ma komputer, tak? Ten pan pracuje w biurze, jest najprawdopodobniej jakimś informatykiem. Proszę, Lena. A tam musisz zapamiętać. Lena fotografem. Błażej, pokaż nam, jaki zawód wykonuje ten pan. To jest? Lekarz. Lekarz? Tak? Był Błażej u lekarza kiedyś? O, będziesz leczył nas. Pani już będzie taka staruszka, ty tu czymś, nie? Błażej będzie lekarzem. Proszę, Madzia. Kim zostaniesz? Fryzjerką. Natalka? Też informatykiem. Albo panią pracującą w biurze. A Wiktor? Mechanik samochodowy. Dobrze. I Kajetan? Ogrodnik, tak? Kto ma takie marzenie, jakie mi się udało wylosować? Ty byś chciał być stomatologiem? I to. Tak? Na pewno ci się, na pewno się spełni to marzenie. Nikola też by chciała być fotografem, tak? No to widzicie, czasami marzenia się spełniają, także bądźcie dobrej myśli. Proszę, odłóżcie już. Kole, takie różne gwiazdki, które też po ich wylosowaniu powiedzą wam, jaka was czeka przyszłość. Różne rzeczy mogą was spotkać w życiu, a każda gwiazdka mówi o czymś innym. I słuchajcie, zabawa dzisiaj polega na tym, że każdy tu będzie podchodził i butelka będzie taką strzałką, która nam wyznaczy gwiazdkę. Wtedy ja będę patrzyła, co tu jest pod spodem napisane i to będzie świadczyło o tym, co was czeka w przyszłości. Każdy już wie? Tak. Słuchajcie, tak trzeba zakręcić i jak ten otwór szyjka butelki skieruje się na tą gwiazdkę, to zobaczymy, co tam jest pod spodem napisane. Dobrze? Julka, tu mnie puść koło ciebie. O, proszę, to pierwszy. Lenka chce pierwsza. Dobrze, proszę. Można mocno, można lekko. Tutaj, tak? Czytam już. Czekają ciebie wspaniałe i dalekie podróże oraz przygody. Podoba ci się to? Fajnie. Proszę, Igor. Butelką ładnie tak zakręć jak Lenka. Mocno, mocno. No, połóż tu Lenkę, ja ci pomogę. Tak, o. I puść. No, zakręć jeszcze raz. O, no, dobrze. Tutaj mamy gwiazdkę z serduszkiem. Czeka cię wielka miłość i szczęście rodzinne. O, wiesz? Proszę, kto teraz? Ja! Proszę, Nikola. Każdy sobie powróży. No, zakręć mocno. O, widzę, że kręcenie to wcale nie taka prosta sprawa. Hops. Ale trzeba puścić, zakręcić i puścić. Proszę, Nikola, czytam dla ciebie. Zobacz, co tu jest. Na tej gwiazdce pieniążek. A z tyłu jest napisane. Będziesz bardzo bogata i osiągniesz sukces w interesach. Będziesz kobietą sukcesu. Proszę, dobrze, teraz ty. Będziesz pilotem, ale ponadto możesz też zostać księdzem. Tak. Będziesz latającym księdzem. Tak, może też się zdarzyć. Brawo, siadaj. Proszę, Kajtek.
Mocno zakręć. O. To tak kajtek gdzie się kieruje bardziej? Co wybierasz? Serduszko? Chyba na serduszko bardziej, prawda? No to kajtek, ciebie też czeka wielka miłość i szczęście w rodzinie. Mocno. O, świetnie. No, tak myślałam. W przyszłości będziesz bardzo ważną osobą. Może nawet królową, albo obejmiesz jakieś bardzo ważne stanowisko. Predyspozycje masz, moim zdaniem. Proszę, teraz Wiktorka. No tak jest po środku, to musisz jeszcze raz. Jeszcze raz. O, znowu tak po środku. Jeszcze raz pokręć. Bo takie będzie nie... O, co ty tak się nie możesz zdecydować? No, teraz już lepiej. Czeka ciebie, zobacz, tu jest, co jest na gwiazdce? Cukier. Czeka cię bardzo słodkie życie. Kto jeszcze? Oluś. Oluś, proszę. To wybrałeś, tak? Dobrze, niech będzie. Słuchaj, jest tu gwiazda na obrazku. Przed tobą kariera aktorska lub piosenkarska. Oluś, na dodatek, że będziesz leczył zęby, będziesz stomatologiem, to jeszcze będziesz na pewno śpiewał albo tańczył. Lubisz śpiewać i tańczyć? Proszę, Julka. No, kręć. Znowu gwiazdka. Julka też się szykuje na to, że będzie miała wielką karierę i będzie albo aktorką, albo piosenkarką. Podoba ci się to? No to się cieszę. Proszę, Maja. Mocno, mocno. O, co tam jest? Pokaż mi. Co wylosowałaś? Koronę. Trzymaj, w przyszłości będziesz bardzo ważną osobą, nawet królową możesz być. Podoba ci się ta wróżba? Albo królem możesz być też. Ale lepiej chyba królową, nie? Królowa ma taką piękną koronę. To jeszcze Madzia. Zaraz, zaraz, Wiktorek, bo ty już się też zgłaszałeś. No, Madzia, mocno. O, Madzia wstąpi też chyba do zakonu, bo księdzem to nie możesz być. Chyba będziesz zakonnicą. Wiesz, kto to jest zakonnica? Nie wiesz? To tym bardziej to jest niespodzianka na przyszłe życie. Proszę, uważaj. Chodź, pokręcisz. No chodź, pomogę ci. Chodź. Nie chcesz? Ola, kręciłaś? Tak? To proszę. Mocno. Pokaż tu trochę siły. O. Ola będzie też jedną z tych osób, które będą bardzo bogate i będzie prowadzić różne interesy. Chyba tata się cieszy z tego powodu, nie? Proszę, kto tam jeszcze nie wróżył sobie? Wiktorek, proszę. Wiktorek. Mocno. O, Wiktorka też czeka kariera. Może będzie jakimś posłem w Sejmie albo prezydentem. Nie wiadomo. Chciałbyś być? Też jeszcze dobrze nie byłaś. Wszyscy byli? Nie była Hania jeszcze, proszę. Hania jeszcze mocno zakręci. No tak jeszcze raz, bo tak po środku ci wyszło. Hanie też czeka bardzo słodkie życie. Słuchajcie, co wam powiem. Usiądźcie na chwileczkę. Te wszystkie wróżby, które już tutaj były i za chwilę jeszcze, które będą. Jak myślicie, czy to wszystko jest taka prawda? Tak. Tak się stanie? I wy chcecie w to wierzyć, prawda? Ale ja wam coś powiem, że czasami nie trzeba wszystkim wróżbom wierzyć, bo nie zawsze się one sprawdzają. I musicie dalej te wróżby traktować jako
fajną zabawę. Tak? Zapraszam Was teraz do kolejnej wróżby. Wstańcie na chwilkę. Zrobimy koło. I usiądziemy na skraju dywanu, tak? Na tym bordowym dywaniku. Żeby było, żeby duże było koło. Duże koło, bo potrzebne nam jest miejsce. Do tyłu jeszcze Majeczka i Nikolka, tak? Chodź, tu się przesuniesz, chodź, bo tam jest luka. O. Teraz będą czary Marycz. Jest moneta? Tak. Postawimy sobie tutaj na kwiatku naszą miskę. Obierzemy sobie jakąś odległość. Każdy z Was będzie miał za zadanie pomyśleć sobie jakieś życzenie, jakieś marzenie oraz wcelować tą monetą do tej miski. Jeżeli moneta wpadnie, to jest duże prawdopodobieństwo, że Wasze życzenie się spełni. Odległość będzie w zależności z tego kółeczka od tego, o, albo z tego kółeczka. Trzeba się przygotować. Można sobie lekko kucnąć, tak? Wycelować i wrzucić. Ale wcześniej pamiętajcie o życzeniu, tak? To każdy to najlepiej, jak już sobie każdy teraz wymyśli jakieś marzenie. Proszę. Pomyślałaś? Proszę. Jak nie wpadnie, to można jeszcze sobie powtórzyć. Jedna próba do trzech razy sztuka, tak? Pięknie. I przekazujesz monetę drugiej osobie. Chodź, chodź. Nie szkodź, jak nie wpadnie, to jeszcze macie próby, tak? Pięknie. Powiecie zaklęcie. Kajtek rzucamy, mówimy. Czary Mary, niech się spełnią nasze marzenia. Jeszcze raz. Czary Mary, niech się spełnią nasze czary. Ale nikt mi nie pomaga. Pomożecie mi teraz wszyscy? Czary Mary, niech się spełnią nasze czary. Wiktorka, chodź, próbuj tu. I przekaż dalej, Wiktorka. Fajny ten, ten. Kajtusz, usiądź, bo nie ma. Maciuś, chcesz rzucać monetą? Nie, Maciuś ma dzisiaj miesiący dzień, tak? Ale dzieci, odsuńcie się na brzeg dywanu, bo... O, jeszcze raz Maja. Kajtek. A wymyśliłaś marzenie? To wrzucaj. O! Jeszcze raz Maja. Bliżej. Podejdź bliżej. Udało się? Chodź, Maja. O, pięknie. Nikoli teraz daj, tak? Nikoli daj. Maja. O. Chodź, Nikolka. O, Nikola.
kto jeszcze nie wrzucał monety? Ola. Igor, Ol, tutaj Nikola, Oli daj. Pomyślałeś o życzeniu? Brawo dla Oli. Kto jeszcze? Błażej teraz. Igor. Chodź Błażej. Daj Maci. Błażej jeszcze się zastanawia. Nie chcesz, Błażej? Próbuję, że się tak? Madzia, jeszcze raz. Ja jestem z rozmachem. Natalko, teraz ty. No, Natalko, podejdź. Podejdź jeszcze bliżej. O, i teraz. O, no, to nie mogło się nie udać. Czy ktoś jeszcze? Igor. Już zaraz się pobawimy troszeczkę, bo już dla dzieci to jest długo. Igor. Igor. Dobrze. Słuchajcie, wstańcie teraz wszyscy. I słuchajcie, poproście teraz, żeby korzystacie je na swoich zabawach. W tą stronę ruszamy. Śpiewajcie, mamie. Dziękuję. I podziękować za taniec. Teraz będzie nam ten. Z przyszłym, z wystawy mi. Chyba nie
zabawa. Ty co tak nie całujesz? Nie widzę. Ładnie w kole.
ciebie. No zazdrościcie dzieciom, że one tak sobie wróżyły. Dla was też będą wróżby andrzejkowe. Chodź, Wiktorka. Magiczne karteczki. Proszę je zachować, poczytać. Wiktorka, proszę, rozdaj rodzicom, tak? Ale trzymaj się. I podejdź do każdego rodzica. Wygrywasz Totka. O nie, ja zmienię pracę. Ja też. Zmienisz pracę? No. A ja też. Ja też? Ja też. Ja też. Ja też. Kupimy nowy dom. Marzenia się spełniają. A ty co masz? Co zmienić? To będzie nowy dom. Zmienić jest to dalej. Mi się też bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że jeszcze mamy taką niespodziankę od mamy Wiktora. To są jakieś czarodziejskie ciasteczka. Coś tu w środku w nich jest. Jestem taka ciekawa, że nie wytrzymam. Trzeba chyba je rozczęstować. Kogo tu wybierzemy dzisiaj do częstowania? Może Julkę poproszę. Ja. Tak? Julkę i Wiktora. A nie, to albo może damy Wiktorowi dzisiaj. Ty piekłeś te ciasteczka? Kto to piekł? Pomagałeś mamie? To Julka będzie z tobą chodziła, jako twoja asystentka. Ty poczęstuj każdego po kolei. Dzieci, w środku ciasteczka, nie jedzcie jeszcze tych ciasteczek, nie jedzcie, nie jedz Maja jeszcze. Momencik, ja wiem, że trudno wytrzymać. Słuchajcie, pójdziemy za chwilę do stolika, bo tam w środku jest niespodzianka. W tym ciastem. I dlatego trzeba nad stołem to jeść, żeby jej nie zjeść. Trzeba bardzo uważać i później pomożemy wam. Tam są napisane wróżby. O, są wróżby. To jeszcze jedna wróżba w ciasteczku jest. A to są takie, wiesz, takie mądrzejsze. Mama też chciała sobie wróżyć. Nie, to są wróżby. Wszystko jest karteczka. A ty sobie wziąłeś? Proszę pani Olu. Pani Olu. To są, wiesz, takie mądre. Julkę. To jedna z mamy. Tego się nie da zjeść. Jeszcze nie jest. Słuchajcie, zapraszam was teraz do stoliczku. Przełam sobie. Przełam, zobacz, tak ciasteczko leży. Zobacz, ciasteczko tu będzie. Przeczynamy. Wiktorek. To pani spojrzy, żeby one nie jadły, a ja tutaj. Zawsze bądź radosną osobą, inni na pewno odpłacą ci tym samym. Przeczytam. No, Wiktorek, patrzył. No, to miłość mnie czeka. O, proszę. To już mógł pan po cichu przeczytać. Tata jeszcze musi odczytać swoje. A co miałaś, kochanie? Nowa miłość też? Też. Ale mam piękną wróżbę. Podwyżka? Zmiana pracy? Nie ma. Ja tam mam. Mama powiedziała.